Cześć, witam Cię na kanale Suwalskiej Przygody. Jak co roku, pod koniec października, w północnej części Suwalszczyzny odbywa się rajd z Mota Challenge. Jest mokro, jest zimno, deszczowo, dzieje się. Jedziemy. To nie jest typowy rajd sportowy, w którym dotychczas braliście udział. To jest, tak jak ja zawsze piszę w internecie, piórno-sensowa impreza przeprawowa. Ale w dość wymagającym terenie. Myślę, że ta moda, ja bym tak chciał tę odprawę zacząć nietypowo, bo ona jest czterej pancernik i pies, tak? No to ja bym zrobił tak. Trzy, cztery. Jeszcze jest spokojne, potargały sam, a my na tej wojnie ładnych parę lat. Do domu wrócimy, w piecu napalimy, nakarmimy psa. Ostatnie przygotowania? A broń Boże, tylko to co ty. Jak będzie? Dobrze będzie! Jest okay? Widać coś? Widać dobrze? Widać. Dobrze, dobrze, o to chodzi. A co ten pilot tak wolno leci, no? Dawaj, dawaj, ruszaj się! Kierowca mówi, że wcale nie jest tak ciężko. W ogóle. To co, kosmetyka? Tak jest. No. Lifting. Będzie chodzić? Ale jak inna pierdolę, musi.
długo w nocy jeździliście? Trochę, ale też trochę spaliśmy. No i tak ma być. No, wiesz. Ważne, że już niedługo wygramy ten rajd. Nie, rajd. Czyli co? Koniec, finito. Udało się, ale no, jak tu mówią, melarz mi się sprawdza, tak? Bo to już ostatnie pieczątki były. Taki był plan. Plan wykonany. Oj, na morzewinie jak go paliłem, to mi na silnik nazbierali. A teraz jak go utopiłem, to mało widzów, więc... Ale i tak fajnie było, o to chodziło, bo tak to mi się nudził. Poświęciliśmy, żeby tę imprezę zrobić, no, ponad miesiąc pracy. To jest tydzień siedzenia tutaj przygotowywania, 2 tygodnie pracy w biurze i tydzień wieszania tych prób. Jesteśmy trochę zmęczeni, ale jestem bardzo zadowolony, dlatego że było dużo nowych załóg i jakby kupili nasz pomysł na rajd terenowy, ja to nazywam impreza terenowa, i fajnie się wszyscy bawili. Wydaje mi się, że dosyć wymagający teren, żeśmy zafundowali w tym roku. Dziękujemy za to, że przyjechaliście.
za to, że byliście, za to, że... O, jest Patryk. Za to, że szanujecie naszą wizję offroadu i za to, że jak co roku super się bawiliście. Dla was, od nas, wielkie brawa i ukłony. Tworzycie przepiękną, kolorową mieszankę, naprawdę fajną. I cieszę się, że klimat tej imprezy no, został taki, jak był. I mam nadzieję, że taki będzie w przyszłym roku. Dla pana organizatora Rudego 102 stworzyliśmy. No, 102. Słuchajcie, ja przede wszystkim muszę podziękować mojej całej ekipie. Andrzej, Patryk Wieczorek, Monika Kotecka, Zuzia Zaraś, Bartek Dobrowolski. Oni to dla was przygotowali. Suzuki Samurai. Są pierwszy raz na Zmocie. Kurde, no za rok jesteśmy też. To super. Dziadek do... Dziękujemy, super impreza była, fajnie się przychodzi. Dziękujemy, wielkie brawa! No fajna impreza, pierwszy raz. Myślę, że będziemy przyjeżdżać. Fajne tereny. Zobaczymy, co będzie za rok. Dziękuję ślicznie, w końcu był porządny rajd. Było wszystko fajnie, dopóki nam się samochód nie utopił. Oszukuję, taki był plan. Albo utopić, albo zajechać na tej czasówce. Jeszcze raz wielkie brawa. Wirus, drugie miejsce w proto. No było fajnie, no. Wiele mówić. Na Zmocie jest wszystko to, co powinno być w offroadzie, także teren zróżnicowany, próby ciężkie. Ja powiem, że dostaliśmy w kosz. Tak. Tak, w końcu dostaliśmy. Nie udało się zrobić tego na raz, chcieliśmy naprawdę, musieliśmy odesprzeć troszeczkę. Tak było ciężko. No i podziękowania dla osób za łuk z ekstremu, które trochę pomogły, tak? Bo to bardzo ważne. Dzięki chłopaki, bo by nas to nie było, także jeszcze raz. Dziękujemy jeszcze raz za super live. Ja również dziękuję za to, że przyjechaliście. Dziękuję za zaproszenie. To było naprawdę super. I no myślę, że do zobaczenia za rok na szach i mat. Na pewno. Weź zdejmuj to k***o, koło się do góry, tak? Podnieś mi nogi do góry, k***a, no. Szkoda, tu pewnie, bo to czasu jest mało, żeby nam... O, to jeszcze zęka się musi wrzygać, o. Dobra, lecimy. Dzięki, na razie. Nakładasz przewód. 12. Tylko tam trzeba będzie tej filtr... Aha, ty widzisz, co on robi?
Ah!